Ja chcę powiedzieć na temat przyjaźni i na temat tego, jaką ona ma rolę. I życie Kościoła jest związane z funkcjonowaniem w przyjaźni. Jeżeli my tak nie będziemy funkcjonowali w Kościele, to przede wszystkim nie osiągniemy wielu rzeczy jako Kościół, jako grupa ludzi. Jako usługujący kurczę wylatuj, ale... Ale my nie będziemy szczęśliwi. Rozumiecie? Przyjaźń to jest bliski stosunek międzyludzki oparty na wzajemnej serdeczności, życzliwości, szczerości i zaufaniu. To jest przyjaźń. Bliski stosunek. To nie jest stosunek na odległość. Nie można się z kimś przyjaźnić na odległość. I to jest stosunek międzyludzki. To nie jest między człowiekiem a zwierzęciem. Ludzie mówią, on sam jest moim przyjacielem. Jest, nie może być przyjacielem człowieka. To jest taka gadanina humanistyczna, rozumiecie? Ja też mam w domu kota. Nawet się nazywa Filemon. To oznacza przyjaciel. Tylko gdyby był głód, to go zjadł. Zjadłbyś swojego psa czy kota. Jakby był głód, jakbyś nie zjadł, to masz problem z humanizmem, albo po prostu wybredny jesteś, nie? A wybredność zalicza się do elementu czego? Ciała. Jakbyś nie zjadł, to jest humanizm albo cielesność. Ja zjadłem Filemona. Wysokie jakiejś mojej córce dostałem do głowę od razu. Ostatnio też oglądaliśmy program o zwierzątkach. Dowiedzieliśmy się, że świnki morskie w swojej pierwszej wersji były sprowadzone do życia ludzi po to, żeby je zjadać. Okazuje się, że świnka morska jest mega smaczną rzeczą. Dopiero potem z tego zrobiono, ale mówi, nie zgadzam się. Ja mówię, weź, to jest nasz radiografik, nie możesz nie zgadzać. Nie możesz się nie rozumieć, mega. Kto się tuli? A tam się tuli, tam teraz. Zależy wszystko od kwestii, proszę ciebie, poruszenia w ruchu. Więc nie, przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem to nie jest przyjaźń. Przyjaźń dotyczy ludzi. A więc jest to bliski stosunek między ludźmi, oparty na wzajemnej, podkreślam sformułowanie wzajemnej. Czyli w ogóle miłość to jest coś, co oddziałuje z dwóch stron. Nie ma, że ja się z tobą przyjaźnię, się ze mną nie przyjaźnię. I ona, ta przyjaźń się opiera na serdeczności po pierwsze, po drugie życzliwości, po trzecie szczerości, po czwarte zaufaniu. Przyjaciele, serdeczność to jest bycie dla kogoś i zaznaczam, że nie ma to związku z wnętrzem człowieka. Bycie serdecznym oznacza bycie miłym na przykład w praktyce, nie w teorii. Bycie miłym. Dalej bycie serdecznym to jest bycie otwartym na drugiego człowieka. Otwartym. Nie stojącym z boku jak arbiter obserwującym jego życie. Dalej serdeczność to jest bycie przyjaznym drugiemu człowiekowi. Czyli drugi człowiek stanowi dla ciebie pewne wyzwanie miłosne. I dalej serdeczność to jest uwalnianie uczuć wobec drugiego człowieka. Ja czasami słucham w kościele, u nas tak nie tak często, ale w ogóle zazwyczaj w kościele, to, że relacje międzyludzkie to są takie relacje, które są absolutnie pozbawione uczuć. I się mówi, ja kocham tutaj ludzi w taki Boży sposób. Ja mówię, no ciekawie mnie to. Ja byłem w tym zwiedzeniu też przez wiele lat, nie? Ja byłem też w religii, przecież wiecie doskonale, ja byłem rasowym zielonoświątkowym. Więc umiałem różne rzeczy, maski syta nakładać nie. I umiałem też kochać bez uczuć. Już mnie nauczyłem z tego. Musiałem potem być uwalniany.
Między innymi uwolnienie moje doprowadziło do tego, że powstał cały cykl nauczeń o demonach burzących. Ponieważ jak wiecie, większość tych rzeczy to było w moim życiu. A więc przyjaźń to jest, opiera się na serdeczności, dalej na życzliwości. Życzliwość to jest to postępowanie wobec kogoś w sposób sprzyjający manifestacji dobra w jego życiu. Bycie życzliwym człowiekiem to jest jakby dbałość o dobro drugiego człowieka. To nie jest odpowiedź na potrzebę. Wiesz, przyjaźnić się nie odpowiada na potrzeby. Rozumiesz? W przyjaźni przygląda się życiu drugiego człowieka tak uważnie, żeby być czujnym w czynieniu jemu dobrze. Szukasz dobra drugiego człowieka. Szukasz, podkreślam słowo, szukasz. Dalej, przyjaźń opiera się na szczerości. Wiecie, co to jest szczerość? To jest przeciwna rzecz. To jest wyrażanie tego, co się myśli i czuje w sposób zgodny z rzeczywistością. Szczerość to jest wyrażanie tego, co się myśli i czuje w sposób zgodny z rzeczywistością. Jeśli się śmieję, to jest to szczere. Jeśli płaczę, to jest to szczere. Tak? Jeśli się do kogoś przytula, to jest to szczere. Jeżeli mu łamie nos, to jest to szczere. Ja mam biblijne dowody na łamanie nosa na bracią, siostrą. Także to spokojnie, ja naprawdę się dobrze znam na Biblii. No. Wiecie, gdzie się w Biblii nos łamie? Prawda? Łamie się. Podszedł jeden prorok do człowieka takiego i mówi, uderz mnie w twarz. On mówi, nie uderzę cię. On mówi, dlatego, że mnie nie chciałeś uderzyć w imieniu Jahwe, to cię lew zeżre. Poszedł go lew zeżarł. Poszedł prorok do drugiego, walisz, a ten od razu mu przywalił. Też się prorok krwią zalał. Dalej jest napisane w drugim miejscu, a wystarczy tylko dwóch świadków, więc mam dwóch. Tak? Że razy, czytaj, ciosy przyjaciela są lepsze niż co? Pochlebstwa wroga. Lepiej, lepiej niech ci brat złamie nos, tak? Niż diabeł ci nos poskłada. To jest bardzo ważna informacja. Szczerość to jest wyrażanie tego, co myślimy i czujemy w sposób rzeczywisty, zgodny z rzeczywistością. Oraz postępowanie zgodnie z tym, co się wyraża. To jest szczerość. To jest przyjaźń opiera się na szczerości. Rozumiecie? Ja wam pokazuję cztery filary przyjaźni. Szczerość, życzliwość, serdeczność i zaufanie. Zaufanie to jest pewność w stosunku do kogoś, że jego stan teraźniejszy i przyszły i wszystkie jego działania są zgodne z naszym poczuciem bezpieczeństwa. To jest zaufanie. Jeżeli ja ufam Przemkowi, teraz posłuchajcie. Jeżeli ja mówię tak, ufam Przemkowi, oznacza to, że ja jestem pewny, że jego teraźniejsze działania, tak, i przyszłe działania w stosunku do mnie, tak, będą utrzymywały mnie w poczuciu bezpieczeństwa. Czyli mój kontakt z Przemkiem. Pod każdym względem, tak? Musi być dla mnie bezpieczny. I wtedy ja mogę mówić o zaufaniu do Przemka. Ludzie mówią, ufam ci, ale. Ja mówię, nie ufasz. No. Słuchaj, to jest bardzo ważna sprawa. Ja bym chciał, żebyście dzisiaj weryfikowali swoje relacje z innymi ludźmi. Żebyście zobaczyli, na czym one stoją. Czy to jest przyjaźń, czy to nie jest przyjaźń. Ok? Masz przyjacielskie relacje, czy nie są to przyjacielskie? Zaufanie do drugiego człowieka stanowi
musi, to jest jakby stanowi element naszego poczucia bezpieczeństwa. Wiecie, ja dużo słyszałem takich rzeczy, tak. Ja nie odczuwam poczucia bezpieczeństwa w ludziach. Ja tylko w Bogu mam poczucie bezpieczeństwa. Ja też takie coś mówiłem kiedyś, naprawdę. Myślę, że byłem religijny, to jest religia. Religia! Nie istnieje takie coś, że ty żyjesz w społeczności Kościoła i ty masz zaufanie do Boga, a nie masz zaufania do ludzi, którzy cię otaczają. Jeżeli ty masz zaufanie do Boga, a nie masz zaufania do ludzi, to znaczy, że ty nie masz przyjaciół w Kościele. I tyle. Cię nie przyjaźnisz. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie masz zaufania do człowieka, który jest koło ciebie, to ty się z nim nie przyjaźnisz, bo przyjaźń opiera się na serdeczności, życzliwości, szczerości i zaufaniu. Idziemy dalej. Ewangelia Jana 14:6 mówi, że Jezus jest prawdą. I dalej Ewangelia Jana 17:17 mówi, że słowa Jezusa, czyli wszystkie jego poglądy, odczucia i tak dalej, są prawdą. Więc Jezus jest prawdą. Dalej nam się to wyjaśnia, że jego słowa są prawdą. A w Ewangelii Jana 15:14 dowiadujemy się, że miłość, że przyjaźń opiera się na posłuszeństwie prawdzie. A więc każda prawdziwa przyjaźń opiera się na prawdzie. Więc nie istnieje taka przyjaźń, drodzy przyjaciele, żeby ona nie opierała się na prawdzie. Zobaczcie, ja jeszcze raz mówię, ja jestem zwolennikiem logiki. Ewangelia Jana 14:6. Jezus jest prawdą, po pierwsze. Ewangelia Jana 17:17. Słowa Jezusa to prawda, czyli jego wytyczne, dyrektywy i wszystko, o czym on mówi. Tak? I Ewangelia Jana 15:14. Przyjaźń opiera się na posłuszeństwie prawdzie. A więc każda prawdziwa przyjaźń opiera się na prawdzie. Każda prawdziwa przyjaźń u swojej podstawy ma prawdę. Nie istnieje przyjaźń bez fundamentu prawdy. Wiecie, ludzie często mówią tak, mamy inne poglądy na pewną rzecz, ale zaprzyjaźnijmy się. Ja mówię, ale jak? Weź mnie tego naucz. Jak ja się mogę przyjaźnić z tobą, jeżeli ty na przykład uważasz, że Bóg zsyła cierpienia? Jak moja przyjaźń? Ale obejdźmy ten temat. No nie obejdziemy tego tematu. Jak ja się mogę z tobą przyjaźnić, jeżeli ty uważasz, że bieda jest cnotą? Jak ja się mogę z tobą przyjaźnić, jeżeli ty uważasz, że Bóg nie wszystkich uzdrawia? Jak to zrobić? Chcę, żebyście też szybciutko się rozczarowali, co jest bardzo zdrowe dla naszego życia. Nie być zaczarowanym. I zrozumieli, że nie możecie się zaprzyjaźnić z kimś, tak, kto nie jest na pułapie prawdy tak jak wy. To w ogóle jest niemożliwe. Czy to będzie matka, ojciec, brat, swat, dziecko, czy ktokolwiek inny. Najpierw, żeby do przyjaźni doszło, tak, to musi być podstawa prawdy i dopiero na tej prawdzie budujemy serdeczność, życzliwość, szczerość i zaufanie. Czyli prawda jest gruntem i wystają z niej cztery filary. Serdeczność, życzliwość, szczerość, zaufanie i na tych filarkach budujemy sobie relacje przyjaźni. Rozumiecie? To jest bardzo istotna sprawa. Nie próbujcie innych formuł, na przykład bez podstawy prawdy, bo wyjdziecie w ekumenię swego rodzaju. Tak? Jakąś ekumenię wyjdziecie. Przypowieści Salomona 18:24 przeczytamy. Przypowieści Salomona 18:24. I Słowo Boże mówi tak. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby. Lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Prawdziwe braterstwo opiera się na przyjaźni. W ogóle nie możemy mówić o braterstwie, o wspólnocie
braci i sióstr w Chrystusie bez przyjaźni. Jeżeli my uderzymy w temat, że braterstwo i przyjaźń to są rzeczy różne, to my się zgubimy. Nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat, czyli że w ogóle przyjaźń, tak, ona nawet w hierarchii wyrazu stoi wyżej. Ona spaja braterstwo. Ona doprowadza do tego, że braterstwo jest aktywne. Ludzie we wspólnocie muszą się przyjaźnić. Oczywiście są różne poziomy przyjaźni. W ogóle nie o to chodzi. To nie ma, że wszyscy razem teraz przy ciebie jedna wielka komuna, przy ciebie, wiesz, wolność i koniec. No nie, to nie w tym sprawa. Są różne rzeczy. Natomiast jakby to ci powiedzieć, bo są tak jak są różne miłości w życiu, tak? No inaczej się kocha żonę czy męża, inaczej się kocha dzieci w tym samym czasie, inaczej się kocha tam matkę, ojca. Ja ci pokazuję teraz na fizycznych relacjach, prawda? No inaczej się kocha, no wszystko te kocham, ta Polska, jak nie trzeba, to ortografię mamy taką, że nie pytaj, proszę ciebie, no nie, to trzeba, bo ja nie wiem, co oni robili, że oni zrobili taki język polski, no człowieku, ży, hy, u, na cholerę dwa u, człowieku, Żyd, no, rozumiem, to w ogóle, to my jesteśmy mistrzami świata w ogóle w tym temacie, w ogóle, wiecie. Po prostu, a z drugiej strony, jak potrzeba coś poszerzyć, jakieś ważne, coś ważnego w słownictwie, miłość, to u nas jest miłość wszystko, kocham mamę, kocham psa, kocham znaczki pocztowe. W Grece są przeróżne słowa na to, tak? Rozumiesz? Przeróżne słowa. Tylko słowo miłość ma wiele słów, każdy się odnosi do czegoś innego, tak? Ale niestety w dziwnym kraju, pogański kraj, pogańskie obyczaje, na krzyżach, jak powiedziałem. Prawdziwe braterstwo opiera się na przyjaźni. I my musimy tą rzecz zobaczyć. Nie próbujmy myśleć inaczej. Nie próbujmy też wszystkiego wrzucić do jednego garka, bo z jednymi ludźmi będziesz miał taki poziom przyjaźni, z innymi inny poziom przyjaźni. Ale jeżeli mówimy o życiu wspólnotowym, to mówimy o przyjaźni. To wszędzie będzie podstawa prawdy, primo, i na tej prawdzie będzie serdeczność, życzliwość, szczerość, zaufanie. Przepraszam, jeżeli miałbym żyć we wspólnocie, w której nie będę ufał ludziom, tak? To jest jakieś nieporozumienie. Jeżeli miałbym żyć we wspólnocie, gdzie nie uwalniałbym życzliwości i wobec mnie nie uwalnialoby życzliwości, no to dziękuję uprzejmie, no to po co? Rozumiem? To ja się wolałbym zawrzeć do koła gospodyń wiejskich, na przykład, nie wiem co robić. Karki lepić czy coś. Zawsze to inaczej. List do Efezjan. Sobie zobaczymy dalej. Tak. List do Efezjan 4,16. List do Efezjan 4,16. Jest napisane tak. Z którego całe ciało spojone jest związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Przyjaźń musi być budowana. Ona się nie zjawi jak grom z jasnego nieba. To, że ty jesteś w jednej wspólnocie, w jednej służbie z ludźmi, nie oznacza, że samoistnie nastąpi przyjaźń. Budujemy przyjaźń. W ogóle jak się nie będzie jej budowało, to ona będzie w pewnym miejscu pasywności. Wiecie o tym? To tak jak w małżeństwie, ja jak się mówię, nie zabrałem się jeszcze, bo się muszę zebrać w temacie zabrania, jeżeli chodzi o te nauczania na temat małżeństwa i tak dalej. To między innymi ja będę tam o tym mówił, coś jak się w małżeństwie rzeczy buduje. Ludzie myślą na przykład, że jest małżeństwo i tam zaistnieją rzeczy obligatoryjne. Nie zaistnieją.
pewne zaistnieją, a pewne nie zaistnieją. Tak samo jak z Twoim nowym narodzeniem, bo w czasie nowego narodzenia na przykład pewne rzeczy odpadły. Tak? Ja na przykład w wyniku mojego nowego narodzenia przestałem ćpać między innymi. Ok? I ja już się nie naćpałem nigdy. No ale inne rzeczy, one miały inny przebieg, jeżeli chodzi o uwolnienie. Ok? I to tyle. I ja nie mogę powiedzieć, dlaczego ja zostałem uwolniony od czegoś tam. No bo nie zostałem. Tak? Musiałem w wierze sięgnąć po różne rzeczy. Czyli jak nastąpił ten wybuch, w cudzysłowie, jądrowy nowego narodzenia we mnie, to pewne rzeczy odpadły, zniknęły, ale inne musiałem co? Budować. Budować z Bogiem. I we wspólnocie jest tak samo, i w małżeństwie jest tak samo. Nie można powiedzieć, o, mam ślub i teraz się samo zrobi. Nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi samo. Tak? Nie się nie zrobi samo. Po prostu nie da rady. I we wspólnocie też nie da rady, żeby przyjaźń się zrodziła sama. Przyjaźń budujemy. Budujemy. To jest praca. I ta praca jest rozciągnięta w czasie i wymagająca różnego rodzaju wysiłku. Ludzie jak myślą o łasce, w ogóle, to myślą, że w łasce nie istnieje coś takiego jak praca. No istnieje w łasce praca, no. Ludzie, no przecież, jeżeli by w łasce nie istniała praca, tak, to w ogóle wylatuje nam pół łaski. Bo pierwsza część łaski to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. To jest zupełnie rzecz, która jest niezasłużona. To jakby nie ma pracy. Przyszedłem i stałem się obywatelem nieba. Dziękuję uprzejmie. Czy to nawet cię to nie bolało? Cię na nowe narodzenie nie bolało? Ktoś nas zapracował na nowe narodzenie na dzieci. Ale druga część łaski to jest Boża zdolność w tobie. Czyli co zrobił? Bóg przydał mi swoją zdolność. Na przykład Bóg dał mi zdolność pracy fizycznej. Na stanowiskach, na których nie miałem pojęcia, jak się pracuje. Ale co to znaczy, że ja dostałem zdolność? To jest, czy to jest równoznaczne z tym, że ja mając zdolność, od razu będę miał co miesiąc wypłatę? No nie będę. Haha, cześć do roboty. Już umiem to robić, nie umiałem wcześniej, więc przyszła łaska, raptem, tak, potrafię coś robić. Halleluja! No i co teraz? Idę i to co? I co? I to robię. Tak? Namaszczenie przychodzi na człowieka do głoszenia Ewangelii. Przyszło namaszczenie. Teraz człowiek siedzi, to ja sobie posiedzę i się ludzie nawrócą. Nie posiedzisz, no. Tyłek w troki, proszę ciebie, piątek wieczór, ładujemy samochody, idziemy głosić Ewangelię. Jest praca? Jest! Leci na głowę, no leci. Tak? Nie oglądasz, proszę ciebie, czegoś w telewizji nie siedzisz, tylko stoisz na ulicy, proszę ciebie, i głosisz Chrystusa. Tak? To pracujesz. A więc budowa przyjaźni jest pracą. Nie patrz, że raptem przylgniesz do kogoś i koniec. Tak się zdarza, że przylgniesz do kogoś w kościele. Tak się zdarza. Rozumiesz? Tak jak się też czasem zdarza w małżeństwie, tak? Że raptem obydwoje wejdą w jakiś niesamowity ogień pożądania i cudowny seks im wyszedł. Się zdarzyło. Super. Tylko dla mnie to mało. Ja teraz zacznę planować ten seks, tak? Zacznę planować randki, tak? Będę kombinował, rozumiesz? Co robię? Ja buduję ten temat. Buduję! Samo nie wyjdzie, tak? Faceci są trochę inni niż kobiety, tak? Może wyjść dwa razy w miesiącu. Ale jak się zaplanuje, to nie będzie dwa razy w miesiącu, tylko będzie dużo częściej. Niektóre przyjaźnie nastąpią automatycznie w kościele. Ok? Nie bazuj na tym. Zacznij pracować nad przyjaźniami. I teraz tak. Najpierw takich 8 głównych prawd związanych z przyjaźnią. Po pierwsze, przyjaciele, w przyjaźni
stawiamy siebie na czyimś miejscu, czyli współczujemy. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o przyjaźń, stawiamy siebie na czyimś miejscu, sami się tam stawiamy. To się nazywa współczucie, wspólne odczuwanie. Żeby wspólnie odczuwać z kimś, trzeba się postawić na jego miejscu, a nie z miejsca, w którym jesteś, obserwować jego życie, bo to nie jest współczucie. Tak? Tak się zachowuje arbiter, a nie współczujący człowiek. Musisz nauczyć się wchodzić w czyjeś położenie swoimi emocjami, swoimi myślami. W ogóle wy wiecie, że przyjaźń to jest kosztowny temat? Się okazuje, że ty już w ogóle nie zajmujesz się tylko własnym środowiskiem, tylko ty zaczynasz współczuć drugiemu człowiekowi, wchodzisz w jego w ogóle środowisko myślowo-emocjonalne. Tak? Po drugie, przyjaciele więcej się słuchają, niż do siebie mówią. Widzisz, co to znaczy? My chcemy coś komuś przekazać zazwyczaj. I my myślimy, że to jest tak, się realizuje przyjaźń. Tak się nie realizuje przyjaźń. Ja teraz na szkole w sobotę, na szkole dla liderów, będę mówił o mentoringu cały dzień. No i pewna formuła mentoringu jest związana z tym, że ty wnosisz coś do czyjegoś życia, mówisz do czyjegoś życia, no ale w przyjaźni, przyjaciele, to wchodzimy na troszkę inny grunt. W przyjaźni na przykład się więcej słucha niż mówi. Na przykład kiedyś, zanim mnie zacząłem poznawać lepiej mojej żony, to ja sobie myślałem, w ogóle wiecie, ja to jestem typ zadaniowca. Iść, zrobić, zamknąć temat. Pojawia się jakieś zjawisko, to wiecie, co ja od razu widzę? Rozwiązanie zjawiska. Idę po to, żeby zamknąć ten temat. A ja w ogóle nie wiedziałem, że tak nie mają wszyscy, a kobiety zwłaszcza. Ja nie wiedziałem na przykład, że wiele kobiet, a chyba w zasadzie wszystkie, tylko na różnych odcinkach życia, bo to każda ma też inaczej, one w ogóle nie przychodzą do ciebie po rozwiązanie. I masz żonę, gościu, i ty w ogóle rozwiązujesz rzeczy, tak, 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 lecisz. I ona przychodzi do ciebie z czymś, i ona ci opowiada, i ona ci mówi. I ty natychmiast rozwiązujesz jej to, patrzysz, a ona w ogóle nie jest zadowolona, że ty rozwiązujesz. Ona nie przyszła do ciebie po rozwiązanie. Ona przyszła z tobą porozmawiać. No porozmawiać przyszła. Ja sobie myślę, po co się rozmawia? No po to, żeby rozwiązać ten temat. Na przykład wiele lat musiałem przepalczyć to zjawisko, bo to było dla mnie zjawisko, którego nie czaiłem, tak jak macicy nie czaiłem. Ja muszę w ogóle przez wiarę uznać, jak funkcjonuje w ogóle macica w kobiecie i co ona powoduje w jej życiu. Ja muszę to uznać przez wiarę. Tak samo jak nie czaję w ogóle okresu. Rozumiesz, co się dzieje? Przed, bo w trakcie, bo nie czaję, ja muszę przez wiarę to uznać, rozumiesz? Weź teraz współczuj żonie w takich sytuacjach. Rozumiesz, to musisz zacząć odbudować przyjaźń, bo to w ogóle nie ma bata. I okazało się, że moja żona na przykład przychodzi, ona mówi mi o czymś, opowiada, ona w ogóle nie oczekuje rozwiązania. Ona potem to w ogóle zaczęła do mnie mówić, ale ja nie chcę, żebyś ty mi powiedział, co ja mam robić. Cóż za arogancja. Przyszła do mnie, mówi mi o jakimś problemie, ja już w ogóle rozwiązałem ten problem. Ja już rozwiązałem, czego ja jestem ABCD. Punkt pierwszy, człowieku, tak się tu jest środek, tu jest przejście, tu się robi duży krok, a ona się na niej patrzy. Ja w ogóle nie chcę, żebyś mi doradzał. Czeka, będę chciała, żebyś mi doradził, to przyjdę i powiem, żeś mi doradził. Dobrze. Teren zupełnie mi nie zna. I w przyjaźni ty musisz zrozumieć, że są tereny nieznane tobie. Dlatego się słucha. Przyjaciel słucha więcej. Przyjaciel nie rozwiązuje problemów przyjaciela. Pamiętaj, to jest bardzo ważna sprawa. W przyjaźni nie rozwiązujemy sobie nawzajem problemów. W ogóle trzeba wyjść z tego miejsca, bo to się przyjaźń nie uda.
A pamiętaj, to najwyższa formuła relacji, jaka istnieje. Nie nazywam was już sługami, mówi nasz Pan. Nazywam was kim? Przyjaciółmi. W ogóle mówi, zaprzyjaźnij się ze mną. O Boże, naprawdę. Jak ja się mam z Tobą zaprzyjaźnić? Się naucz na człowieku najpierw. Czy nie umiesz przyjaźnić z człowiekiem, to jak się zaprzyjaźnisz z Bogiem? Posłuchaj. Ja Ci chcę pokazać, co Ci religia zrobiła. Religia mogła Ci powiedzieć, Ty się zaprzyjaźnij z Bogiem, on się nauczy przyjaźnić z człowiekiem. Fika z makiem. Bo najpierw jest to co cielesne! Mówi list do Koryntian. Jeśli nie weźmiesz się za sprawy cielesne w wielu przypadkach, czyli nie weźmiesz się za rzeczy naturalne najpierw w pewnych dziedzinach, a przyjaźń jest taką rzeczą, to nie zaczaisz, czy mieć w ogóle przyjaźń z Bogiem. Na początku jesteśmy w stanie zaczaić, czym jest służba Bogu, poddanie się Bogu, to jest, nie ma problemu to zaczaić, rozumiesz? Bycie sługą Bożym to jest proste jak konstrukcja cepa. Tak? Czekam, co Pan mi każe, idę, robię, siemasz, rozumiesz, o co chodzi? Pan jest ze mną, Pan, ale zaprzyjaźnij się z Nim, weź z Nim posieć. On przyszedł porozmawiać z Tobą. Ty porozmawiaj, przyszedł. Nie kazać Ci, nie powiedzieć, co masz zrobić. On przyszedł z Tobą porozmawiać. Oglądałeś kabaret pod tytułem Pranka? Pranka. Młody szturm. Obejrzyj sobie prankę. Człowiek, facet przychodzi kupić pralkę i wychodzi gość, co sprzedaje pralki, tak? I ten przyszedł i mówi, tą pralkę poproszę, no to ja bym wziął tą pralkę. A ten sprzedawca mówi, co mówi? Przyszedł, mówi, wyszedł, mówi pralkę chciał kupić, a porozmawiać? Cały kabaret jest o tym, jak w ogóle ten gość z nim chce porozmawiać cały czas w tej pralce. Ja? To przyjaźń jakaś, zobacz, to się cały czas przebijasz. Przyjaciel słucha. Dwa, co się z tym wiąże? To jest wyjście z systemu kontrolowania drugiego człowieka. W przyjaźni się nie kontrolujemy. Tak jak w małżeństwie. W przyjaźni się nie kontrolujemy. A więc przyjaźń staje się troszkę niebezpieczna. Tak jak małżeństwo jest troszkę niebezpieczne. Wiecie, że większość małżonków natychmiast chce się skontrolować? Ja go ułożę po ślubie. Ona będzie chodziła jak na jej głowie. A potem płaczą te dwoje. Ja mówię, siadajcie. Co chcieliście zrobić? Albo on, albo ona. Mówię, nie. Wziąłeś ślub, ożeniłeś się tak. Mówię, nie masz kontroli nad tym człowiekiem. Nie masz kontroli nad swoją żoną, nie masz kontroli nad swoim mężem. No przepraszam cię. Rozumiesz, sorry, no w ogóle no, nie masz kontroli. No co zrobisz? Chcesz kontrolować kogoś, to sobie załóż biznes. Rozumiesz? Zatrudnij pracowników i kontroluj ich. Normalnie sprawdzaj kartę, niech podbijają. Do ciebie, o której wchodzą, wychodzą. Wiesz, o co chodzi. Ale w małżeństwie się nie można kontrolować. W przyjaźni się nie można kontrolować. Przyjaźń słucha. I coś wam powiem. Nie ma temu końca. Po trzecie, przyjaźń jest bezinteresowna. Przyjaźń nie ubija żadnego interesu. Przyjaźń, ona nie robi żadnego biznesu. Ona nie ukrywa niczego. Nie ma, że się dla czegoś przyjaźnimy. Tak? Nie ma, że się przyjaźnimy dlatego, że on zaspokaja moje deficyty, a ona zaspokaja moje deficyty, jakkolwiek. Tak samo jak w małżeństwie. Nie ma czegoś takiego, tak? Że się ze sobą związujemy, dlatego że ja mam braki, ona ma braki, teraz braki swoje wypełnimy. Człowieku, nigdy, tak? Wypełnianie waszych braków nie spowoduje, że nie będziemy braków, no. Żeby w ogóle iść w małżeństwo, trzeba być spełnionym w Chrystusie, na dzień dobry. Tak? Czyli Chrystus musi w ogóle braki wypełnić, a dopiero potem ty idź do tego małżeństwa, tak? Bo potem zaraz się ożenisz, czy wyjdziesz za mąż, będziesz chciał, proszę ciebie, zmienić na swój obraz i podobieństwo tego drugiego człowieka. Człowieku, taki jak ja masz być, taki jak ja masz być, nie? Taka jak ja. Nie, w przyjaźni jest to samo. Przyjaźń jest bezinteresowna. Jakbym mógł powiedzieć, przyjaźń jest po nic. W ogóle wiecie, miłość jest po nic. Czasami ludzie mówią, po co Bóg wreszcie stworzył tego mężczyznę i kobietę? Mówię, po nic. O. Ja lata
się zastanawiałem, po co Bóg ludzi stworzył. Jakie teologie miałem. Wszystkie poznałem najpierw, które były dostępne w książkach i w internecie. Potem swoje potworzyłem, a na końcu w ogóle usiadłem, człowieku, to chyba nie wiem, to Sokrates chyba usiadł w końcu i powiedział, wiem, że nic nie wiem, na końcu ja nie wiem, coś takiego. To usiadł pod koniec swojego życia, proszę, już jak mówiłem, nie wiem nic. Całe życie, człowieku, dochodziłem do tego miejsca. Ja nie wiem, po co Bóg stworzył ludzi. Rozumiecie? Jest to dla mnie wielka tajemnica wiary. Naprawdę. Ja nie wiem, po co jest przyjaźń. Ja nie wiem, po co jest miłość. Bo to nie, w ogóle nie można tego nazwać. Tego rozumiecie? To się, bo jak my już to nazwiemy, to w ogóle się rozpadnie. To straci sens. Przyjaźń jest po nic! A z drugiej strony nie możemy bez niej żyć. Tak? I we wspólnocie my musimy zrozumieć, że przyjaźń to jest jedyna formuła relacjonowania się z drugim człowiekiem. Inaczej, rozumiecie, następną religię stworzymy. Następną religię. Bracie, siostro będzie, rozumiesz? Niech nas ręka boska broni w ogóle. Po czwarte, przyjaźń rozumie czyjeś słabości. Posłuchaj, przyjaźń rozumie słabości. Się przyjaźni z kimś, rozumiesz? A on ma słabości. A najlepszy jest numer jest taki, że on w ogóle nie przychodzi do ciebie, żebyś mu pomógł wyjść z tej słabości. On przyszedł do ciebie z tymi słabościami, ci się załadował z takim materiałem. W ogóle wiesz, o co chodzi? Ty w ogóle tak jest, w ogóle... I tak sobie chodzisz w ogóle. Z nim i z tymi słabościami. I w ogóle musisz to robić z przekonania, że tego chcesz. Okej? Okay? Bo inaczej to będzie biznes znowu. Ja tam z nim pobędę, ja mu pomogę z tego wyjść. A? Pomogę mu wyjść. A ty w ogóle wiesz, że ty podejrzewasz, jak ty tak myślisz, to ty podejrzewasz Boga. Może w ogóle też dobrą rzeczą jest, żebyś zobaczył, że ty Boga nie podejrzewasz o różne sprawy. Ja to w ogóle podejrzewałem Boga o różne rzeczy. Podejrzewałem go o różne manipulacje w moim życiu. Na przykład ja podejrzewałem Boga, że on ma jakiś plan wobec mnie. Ja naprawdę się nasłuchałem, że Bóg ma plan wobec mnie. Znacie te teksty takie? Bóg ma plan wobec swojego życia. Rozumiesz? Wiesz, każda organizacja, inaczej, każda firma robiąca kosmetyki też ma plan wobec mojego życia. Każda firma robiąca lekarstwa ma plan wobec mojego życia. W ogóle na przykład chcą, żebym chorował. Wszystkie konsorcja w ogóle produkujące lekarstwa. Wszystkie firmy produkujące żywność mają plan wobec mojego życia. Rozumiesz, o co chodzi? Co za bzdura. Bóg nie ma planu wobec swojego życia. To jest w ogóle straszna prawda być może dla ciebie. On w ogóle nie ma planu. On mówi, nie nazywam was sługami. Nie mam planu dla waszego życia. Nazywam was przyjaciółmi. W ogóle bym z wami pobył. Bym z wami pożył. A ludzie podejrzewają Boga, że Bóg ma plan. Mam plan dla ciebie, żebyś został wielkim ewangelistą. O! Plan. Wiecie? Prorok jeszcze przychodzi, nabiera takiego tonu głosu. Bóg. A ma plan dla twojego życia. Kłamiesz. Wiecie, normalnie mówię, to jest nieprawda. Bóg nie ma żadnych planów. Bóg w ogóle nie kombinuje w twoim życiu. On by się poprzyjaźnił z tobą. On by z tobą pobył. On by z tobą pożył. Rozumiesz? On nie jest religijny. On się nie modli przed jedzeniem. Naprawdę. No. On nie ma stanów lękowych. Błogosławię to jedzenie. O. Ja nie błogosławię i żyję. W pudle siedziałem, to błogosławiłem przez, wiesz, te parówki tam. Pozdrawiałem, że tam białko jest 80%. Tak, w
Mówię, na cuda będziemy. Nie. Idzie do Lidek. Ja kupuję jajka od zielone duszki, to są dobre jajka. Rozumiesz? Nie robię tych rzeczy, tylko normalnie je zjadam te jajka. I z roku na rok wyglądam coraz lepiej. Bez tego wszystkiego. A? Rozumiesz? Nie mam spinki, że nie dziękuję Bogu, bo ja trwam w dziękczynieniu od 2001 roku 24 godziny na dobę. Dalej, przyjaźń rozumie różnice. Czyli w ogóle przyjaźń, ona wie, że są różnice i w ogóle nie chce, żeby ich nie było. Super, że się różnimy. Pamiętamy, mamy podstawę prawdy. Jak mamy podstawę prawdy, to możemy się różnić pod każdym względem. Tyle prawda była usankcjonowana. Reszta nie ma żadnego znaczenia. Zauważyliście, że tutaj w tym kościele nigdy się nie mówi o pewnych rzeczach. Nigdy. Nigdy się nie mówi, jak się masz ubrać. Nigdy się nie mówi, co ty masz jeść. Jakie ty masz nosić fryzury, czy ty masz... Ktoś przychodzi, mogę mieć tatuaż? Ja mówię, ale mnie pytasz. Dlaczego ty mnie pytasz, czy możesz mieć tatuaż? Chciałbym mieć tatuaż. To sobie zrób. Mówię, no ja... A ty byś se zrobił? Ja mówię, mam 36 tatuaży, człowieku, ja bym sobie nie zrobił tatuażu, nie zrobił. W życiu tatuażu nie zrobił. Mówię, po cholerę tatuaż, jeszcze człowieku, nie miałem czym się tatuować, wytatuowałem, rozumiesz, nie miałem tuszu w więzieniu i w ogóle urwałem człowieku obcas od takiego kapcia, taką gumę, spaliłem tę gumę, człowieku, rozumiesz, bo potrzebowałem sobie zrobić tusz, dodałem szamponu familijnego, rozumiesz, i się wytatuowałem tymi sadzami, rozumiesz, tym szamponem familijnym, jak teraz wychodzę na słońce, to mnie to piecze wszystko, bo tam gumę mam w środku, takie roboty sobie zrobiłem, rozumiesz? Ja mam tylko kartkę tatuaży, mówię, nie pytaj mnie, jak ten tatuaż zrobił. A ja mogę, mówię, zrób se na twarzy, odtąd dotąd, chłopie, tylko się nie wiem po tym, że masz połowę miejsc pracy zablokowanych, no. Ale to w ogóle nie ma problemu, jak masz zajawki, tak, chcesz mieć takie włosy, chcesz mieć taką brew z tej strony, chcesz mieć jakoś inną, no to żaden problem, chcesz to na koniu przyjeżdżać tutaj, człowieku, tam konia zaparkujemy, to ukradnie, człowieku, pomodlimy się o niego, żeby nie ryżał, nauczymy go na kopytach gwizdać, bo ta tutaj wieje, będzie spoko. Dla mnie to jest luzik, luzik. Bo w tym kościele nigdy nie będziemy poruszać rzeczy drugoplanowych, tak? Co do kogo obchodzi? Jakie mamy różnice? Tak? W ogóle wiesz. Przyjaźń nie dotyka tematu różnic. Jak prawda nas spina, tak? To reszta highlight. Nie istnieją wewnętrzne kodeksy, ani protokoły zachowań. Następnie przyjaźń dzieli te same kluczowe życiowo poglądy. Czy ty wiesz, że ty się nie możesz przyjaźnić, i tutaj chodzi o pracę, ty się nie możesz przyjaźnić z ludźmi, którzy mają kluczowo życiowe inne poglądy, tak? W ogóle się nie możesz przyjaźnić. Siódma rzecz, przyjaźń wprowadza radość, zadowolenie i śmiech. W ogóle wiecie, że przyjaźń nie jest po to, żeby dołować drugiego człowieka? Diabeł jest po to, żeby dołować drugiego człowieka. On ma taki zawód, on ma taką konstrukcję psychiczną i takie zaburzenia. On wstaje rano, chociaż on w ogóle nie śpi. To kretyn nie śpi, szkoda mu życia. Nie śpi. A więc on bez przerwy ma tylko jedną zajawkę. Jak zmarnować komuś dzień? Tylko on jest nazwany nieprzyjacielem. A więc przyjaciel, tak, nie myśli, jak marnować komuś dzień. Tak? To jest odwrotna rzecz. Przyjaciel chce, żeby była radość, zadowolenie, śmiech. Przyjaźnie są fajne. W ogóle wiecie, co jest przyjaźnia? Są fajne. Fajne. W ogóle wiecie, że każde małżeństwo powinno dojść do przyjaźni. I to jest w ogóle też nieprawda, że jak małżeństwo się zawiera, to są przyjaciółmi. Czasami są wrogami na początku. Są wrogo nastawieni. Przekonują się. Jacy powinni być, no nie? Po czasie, jak spokutują, stają się przyjaciółmi. W ogóle, bo małżeństwa muszą być przyjaciółmi. Nie? Na początku to 99% są wrogowie. Po rzadko coś się znajdą przyjaciele i się staną w ogóle innymi. To w ogóle to trzeba przejść wojnę. Rozumiesz? Najpierw wojna, to pokój, wojna i pokój.
ale mają być przyjaciółmi, taki cel. Ja naprawdę najbliższym moim kolegą jest Sokrat. Jestem dzisiaj z pełną odpowiedzialnością w stanie to powiedzieć. Ja się przy niej na swobodnie czuję, ja się przy niej zachowuję najbardziej krytyjsko. Ona zna absolutnie wszystkie moje mankamenty. Rozumiecie? Ludziom niektórym nie mówię, bo to nie chodzi o mnie, ja bym powiedział, nie? Tu chodzi o ludzi. W ogóle nie chcę w ogóle wiesz, nie? Nie chciałbym, bo... żeby po prostu uciekł, no. Ona mnie zna. Tak? Z moim przyjacielem. I mamy radość z tego. I ósma rzecz. Przyjaźń jest, przyjaciele, poświęcenie. Kładzenie życia za przyjaciela. Za przyjaciół się życie kładzie. Widzicie, to jest tą przyjaźń. Jest po nic. Nie można nią sterować. Nie można nią kierować. Nie pokieruje się nią. Nie będzie to wielki statek, który pokierujemy teraz i do czegoś dojdziemy. W ogóle ona nie jest po to, żeby do czegoś dojść. Przyjaźń jest przestrzenią życia dwojga ludzi. Trojga, czworga, jak Polska to jest. Rozumiecie? To jest przyjaźń. No i kurczę, życie się kładzie. Tam? W przyjaźni funkcjonuje zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Rozumiecie? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak funkcjonuje przyjaźń. Teraz taka rzecz. Jak w ogóle zacząć się zaprzyjaźniać z ludźmi? Takie trzy, moim zdaniem, kluczowe rzeczy. Po pierwsze, trzeba szukać przyjaciół. Szukać. Szukamy przyjaciół. Jesteśmy zorientowani na poszukiwanie przyjaźni. Po drugie, trzeba być pierwszym w kontakcie. Pierwszy w kontakcie bądź. Nie czekaj, aż ktoś się będzie z tobą przyjaźnił. Nie czekaj, aż ktoś przyjdzie do twojego życia. Aż ktoś zacznie w twoje życie coś wkładać. Musisz być pierwszy. Dlatego jest napisane jak w tej starej Biblii, tak? Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Jesteś pierwszy, musi być pierwszy w kontakcie przyjaznym. Pierwszy. Ty nie mówisz o dlaczego nikt się ze mną nie przyjaźni, dlaczego ty się nie przyjaźnisz, dlaczego ty nie zrobisz czegoś takiego ze swoim życiem, żeby się ktoś z tobą zaprzyjaźnił. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co masz zrobić, to nie jest do mnie pytanie, ja nie jestem twoim Bogiem. Ty w ogóle idź do Boga i z Nim rozmawiaj, w jaki sposób ty masz wchodzić w kontakty, w relacje z ludźmi. Skąd ja mam wiedzieć? Dobra rada, jakby dobra informacja jest taka, że jeżeli ty będziesz chciał być pierwszy w kontaktach i przyjdziesz, Boże, powiedz mi, jak to zrobić, to on to powie. On ci pokaże, on cię nauczy, że będziesz chciał. Nie będziesz chciał, tak? I będziesz na opornika leciał, a na opornika niestety się nic nie otrzymuje od Boga, tak? Bo Bóg z opornikami nie gada, wiesz, no. Rozumiesz? Trzecia rzecz to jest zdecydować o tym, aby w przyjaźni dać siebie. Że dam siebie. Co ja mam dać tej przyjaźni? No siebie daj. A i to też się kłania w ogóle szacunek do siebie samego i poczucie własnej wartości. Jak uważasz, że jesteś gówno wart, tak? To myślisz, to ja dam. Siebie? A to cię przeraża od razu. Ale jeżeli ty masz zbudowane poczucie własnej wartości w Chrystusie i ty wiesz, że jesteś ktoś, tak? To teraz jak ja idę w relację z drugim człowiekiem, to wiem, że ja zanoszę mu skargę. Jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, że przyjaźnienie się ze mną to wielki skarb. Jestem skarbem dla ludzi. Umiem to powiedzieć, umiem to nazwać. Umiem się tak podać ludziom. Jestem w stanie życie położyć za człowieka, ale wiem, że jestem skarbem. Że jak idę do czyjegoś życia, to ktoś nie dostaje przed ciebie starego buta. Tylko dostaje, rozumiesz, mnie. Tak? Chrystusa wcielonego. To jest coś naprawdę, wiesz, bo ja siebie znam. Ja wiem, kim ja jestem. I z pełną świadomością oddaję siebie w przyjaźń. Mówię, no taki jestem, no przyszedłem do ciebie z tym całym w ogóle materiałem i koniec, tak? Wiadomo, że mojej cielesności towarzyszą różnego rodzaju mankamenty, tak? Ale przede wszystkim wiem, że jestem skarbem. I przyjaciele, takie
Rady dla podtrzymywania przyjaźni. To jest bardzo ważne. Po pierwsze, zawsze okazuj miłość przyjacielowi, nawet w czasie kryzysów twoich lub jego. Wszyscy żyjemy jakimś swoim życiem, kochani, i mamy trudności różne w tym życiu. Przechodzimy różne kryzysy. Mamy swoje przełomy, wzrastamy w wierze, poznajemy Boga, potykają nam się nogi. Ale kiedy zaistniały przyjaźnie jakieś w twoim życiu, to musisz zrozumieć, że nieważne, jakie są kryzysy. Przyjaźń to przyjaźń. Jak się z kimś przyjaźnisz, dzwonisz do niego i mówisz tak, że wpadł do ciebie. Nie chcę cię widzieć! Nalał pęta. Rozumiem. Przecież ja go znam. Przecież wiem, co o tym nie chcę cię widzieć jest. Tak? Przyjaciel, czytam między wierszami, chłopie. Tak? Wiecie, kiedy następuje przyjęcie objawienia z Pisma Świętego? Kiedy zaczynają do ciebie mówić te puste miejsca między wersetami. Póki werset do ciebie mówi, tak? To jest takie, jak puste miejsce zaczyna do ciebie mówić. Niektórzy wiedzą, o czym mówię. Po drugie, ucz się pięknie mówić do przyjaciół. Niech język idzie za sercem. Jak ja czasami słyszę, jak się ludzie do siebie odnoszą, jaki mają ton głosu, to ja na przykład z wodą oblokuję, bo to się tym nie odezwa. Ja się naprawdę, ja się nie obrażam, jestem nieobrażalny, natomiast ja jestem w stanie taką rzecz na przykład zrobić, żebyś też to zrozumiał. Kiedyś czytałem fajną książkę Kenneta Hagena, że został zaproszony razem z kilkoma osobami do takiego domu i tam pani domu, ona bardzo się przejęła rolą, ta siostra, i ona siedziała sobie naprzeciwko Kenneta Hagena. Obok siedział jej mąż, starszy zboru tamtego. I ona mówi, bracie Hagen, on sobie jadł w ogóle, wiesz, czy możesz mi powiedzieć coś tam? No i tam zadała mu pytanie, on jej odpowiedział na to pytanie. Ale czy mógłbyś to rozwinąć? I on już wiedział w ogóle, że tu nie chodzi o żadne rozwinięcie. On mówi do niej, jej mówi, wiesz, mówi, no mógłbym to rozwinąć, ale tobie chodzi o to, żeby się ze mną pokłócić. Tak? I ona mówi, jak śmiesz tak mówić do mnie? A on mówi, wiesz, no przecież no, jestem duchowym człowiekiem, więc w ogóle zaprosiliście mnie do domu, no daj mi zjeść, no w ogóle, rozumiesz? I ona nerwowa była. I ona miała kompot w szklance. I ona w tych nerwach chlusnęła mu kompotem w twarz. I prawą ręką jadł. Lewą wziął dzbanek z kompotem. I wylatał, postawił, pochlapał starszego zboru i jak dalej. Kenneth. Ja mu w ogóle podziękuję w niebie za różne rzeczy. Powiem, papa Hagen, w ogóle dużo mnie nauczyłeś w życiu. W ogóle chrusnął jej dzbankiem kompotu. Bez żadnej żenady, wcale nie wyszedł. I dalej ja. W ogóle rozumiesz. Jak chodzi z Bogiem, to mi przebaczy. W ogóle to jest jej prywatny problem, tak? Mówimy pięknie. Po co się czepia? Nie wolno się czepiać. Nie wolno się drzeć mordy. A jak się na kogoś wydrze mordę, trzeba przyjść i go przeprosić. Powiedzieć, przepraszam, że się mordę wydałem na ciebie. Bo tak to miałem trudny czas. Drugi człowiek to zrozumie, to rozumie, też czasem drę mordę. W ogóle wiesz, ta sama krew nas obmywa, nie można zostawić tego w tym temacie. Mów pięknie. Ja zawsze mówię, mów pięknie, do dzieci mówię, mów pięknie, będziesz miał pięknie. Nie mów brzydko, tak? To bardzo proste, tak? Kiedyś, jak byłem w swoim środowisku, to zwracano sobie inaczej uwagę. Jak ktoś mówił brzydko. Mówiło się, szanuj mordę, bo masz jedną mordę. Po prostu grzecznie się zwracało komuś uwagę.
Po trzecie, bądź zawsze gotów stawać w miejscu pomocy przyjacielowi, radą, postawą, zaangażowaniem. Jestem gotów, nie wpraszam się, nie robię tego na siłę, nie manipuluję twoim życiem, nie chcę cię zmienić, nie chcę cię upodobnić do siebie, tak? Ale jestem zawsze, zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Zawsze jestem gotów, bo jesteś moim przyjacielem. W ogóle wiecie, że w przyjaźni to nie jest tak jak w pracy, że dostaje się umowę na jakiś okres czasu. Jesteśmy przyjaciółmi i sprawdzimy, jak to będzie. Nie. Ja w ogóle, jak się zaprzyjaźniam, to się na zawsze zaprzyjaźniam, ale jakiegoś mam. Ja na przykład w ogóle cierpię, jak jestem zostawiony przez przyjaciół. Bo mnie wielu ludzi zostawiło. Ja jeszcze nikogo nie zostawiłem. Żeby mnie od 2001 roku się nie zdarzyła taka sytuacja, żebym ja odszedł z relacji. Mnie zostawiło wielu ludzi. I ja zawsze cierpię, bo ja do tego poważnie podchodzę, nie? Ja kiedyś, jak byłem religijny, to nie cierpię, to udawałem, że ja nie cierpię. Mówię, o, otwarty jest, ale teraz to cierpię. W ogóle sobie płaczę i sobie cierpię. W ogóle jest mi z tym bardzo dobrze. W ogóle bardzo mi dobrze być na miękko. Ja na miękko lubię bardziej. Tak? Gdzieś na twardo. To na miękko. W ogóle się w ogóle lepiej czuję, jak na miękko mam. Czwarta rzecz to, żeby nigdy nie opuszczać przyjaciela w swoim sercu. Czasami jest rozmowa, czasami jesteśmy w różnych miejscach świata, w różnych miejscach życia, ale w sercu przyjaciel jest przyjacielem zawsze i wtedy jest zawsze powrót. Rozumiesz? Jest napisane, nie opuszczaj przyjaciela swego, jak również przyjaciela swego ojca. Mówią przypowieści Salomona. Czyli nie opuszczaj przyjaciela, tak, który jest związany z twoim dziedzictwem. Tak? Nie opuszczaj przyjaciela swego ojca. I piąta rzecz, nigdy nie występuj przeciwko przyjacielowi w rozmowach z innymi ludźmi. Nigdy. Ja nie wiem, co to jest przyjaźnić się z kimś i obrobić mu dupę. To jest dla mnie rzeczące. Ja nie wiem, co to jest za historia. Oszkalować kogoś, porozmawiać o kimś. Wiecie, my z Agatą pracujemy z ludźmi, jesteśmy już pasterzami dla ludzi i my między sobą rozmawiamy o ludziach, o was rozmawiamy. Ale nasze rozmowy to nie są rozmowy, bo my rozmawiamy, to jest naturalna rzecz, tak się rozmawia w ogóle o dzieciach. Ale te rozmowy nigdy nie mają na celu poniżenia człowieka, oszkalowania go, wybicia się na nim, tak? Podniesienia jego błędów. A z ludźmi, którzy nie współpracują na pułapie duszpasterstwa ze mną, tak jak moja żona, ja w ogóle nie rozmawiam o moich przyjaciołach. Ja mówię, co tam u niego? I się go spytam. A jak on się tam czuje? Ja mówię, dobrze, ostatnio całkiem dobrze się czuł ze mną. To jest mój przyjaciel, to jest mój przyjaciel. To jest dla mnie ktoś ważny. Tak? Jak mnie ktoś zapytał o mojego kota w domu, na przykład, co tam u kota? Ja mówię, nie zadaję się skrytynem. Albo mówię, żyjemy w symbiozie. W taki sposób, że on wie, że nie jest tak za bardzo, wiesz, do mnie, a ja nie, że za bardzo do niego. Tak, mijamy się, nie raz w życiu na kolana wszedł. Raz w życiu. A nie wiem, ile lat, 5 chyba, znaczy. A raz mi wszedł i chyba przez pomysł, bo spojrzał i zszedł. W ogóle, wiesz, się zdziwił, bo no tak to żyjemy w ogóle, wiecie, jak drzewo i mech. Bo to nie jest mój przyjaciel. Okay? Mieszkamy w jednym domu. I ostatnia rzecz, nie rozgłaszaj upadków swojego przyjaciela nigdy. Nie rozgłasza się upadków przyjaciół. Zakrywa się błędy przyjaciół.
Rozumiesz? To jest coś innego niż konfrontowanie prawdy, co konfrontowanie kłamstwa. To nie o to chodzi. Przyjaciel to jest ktoś więcej. Chcę, żebyście mnie zrozumieli bardzo dobrze, że wszyscy w Kościele, szeroko pojętym Kościele, jesteśmy braćmi i siostrami. Ale mamy dążyć do przyjaźni. W ogóle to jest nieprawda, że my jesteśmy wszyscy przyjaciółmi w tym wielkim ciele Chrystusa. To jest bzdura. W ogóle nie jesteśmy przyjaciółmi. Mamy dążyć do tej przyjaźni. Ja w ogóle dążę do przyjaźni z innymi braćmi i siostrami bardzo. Wbrew pozorom. Niektórzy myślą, że ja nie dążę do przyjaźni. Się modlą o mnie w imię Ojca i Syna, żeby on zaczął nareszcie chcieć się przyjaźnić. Ja dążę do przyjaźni, a ponieważ ja wiem, że gruntem przyjaźni jest prawda, tak, to wszystkich zapraszam na początku do prawdy. No jakoś się nie chcą przyjaźnić. Ja z prawdą, bo tu tylko jest prawdą. O, to ja nie chcę. Rozumiesz? Ale spotkajmy się. Ale po co? No bo tutaj już wchodzi temat, po co się spotkajmy, bo skoro przyjaźnić się nie chcesz, to musimy się w jakimś celu spotkać. Okej, powiedz po co, to się spotkamy. Mamy coś do ukręcenia razem, nie ma problemu, coś tam ukręcimy, nie? Ja jestem bardzo otwarty na różne biznesy, działania. Tak? Ale przyjaźń to jest inna sprawa. To nie chcesz do prawdy przyjść, to znaczy, że nie chcesz do przyjaźni przyjść. Tak? Bo, czyli my jesteśmy braćmi i siostrami w Kościele, ale niekoniecznie jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. Ale na pułapie lokalnych wspólnot, a w ogóle Kościół dotykany jest lokalnie tylko, wiecie o tym? Bo tam ludzie mówią tak, ja jestem członkiem Kościoła, ja mówię jakiego? Online? Może na jakimś, po to mamy online. Czy mamy online po to, bo jak ktoś gdzieś nie ma społeczności, to jest online. Tak? Ale jak ktoś ma człowieku 20 kilometrów, tak? I on mówi, wiesz, ja to wolę online. Ale to pocałuj mnie online. Bardzo bym chciał, tak? Przytul mnie online. Rozumiesz? Ciekawe, jakby małżeństwo online wyglądało. Nie ma takich rzeczy. Kościół to jest dotykany na pułapie wspólnoty lokalnej. Rozumiecie mnie? Tak jest dotykany Kościół. Określany. I dotykany w ogóle dla środowiska. I teraz w lokalnej wspólnocie my mamy budować przyjaźnie. I musimy ruszyć w tą stronę, bo to dotyczy wewnętrznego życia Kościoła. My nie możemy bez przyjaźni. Ile by nas było, czy jest nas 100 ludzi, czy będzie nas 200, 300, 500, to my mamy się przyjaźnić. Mamy szukać tego, budować. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle zawalcie przyjaźnią innych ludzi. Rozumiesz? Jak rozpoznajesz to, co ja mówię teraz, w ogóle jak rozpoznajesz, jak łapiesz to zacznij to robić. Bo może ci, co nie rozpoznają, to będziesz dla nich takim bezpośrednim stymulatorem. Ale przyjaźń jest naszą spuścizną, jest czymś, co... Znaczy tak, ja nie umiem bez tego żyć, to pamiętam. Rozumiecie? Chcę, żebyście mnie zrozumieli dobrze, ja będąc w świecie, pytacie Agaty, ja się w ogóle z nikim nie przyjaźniłem. Ja nie miałem przyjaciół. Nigdy. Żadnych przyjaciół. Ja się nigdy nie przyjaźniłem z nikim w świecie. Ty, z nikim. Ja nie wiedziałem, co to jest przyjaźń. Rozumiesz, miałem kolegów od różnych rzeczy. Miałem wspólników, co z nimi kradłem, co z nimi jakieś robiłem rzeczy. Miałem kolegów, co z nimi ćpałem, chodziłem do burdelu, do kolenia. Rozumiesz, to takie rzeczy miałem. Ale ja nie miałem przyjaciół. No przyjaciel to jest w ogóle... Rozumiesz? Nawet ludzie, którzy byli blisko przy moim życiu, jakoś tak, że je często spotykaliśmy, to mieli ciężko się ze mną przyjaźnić, no. Bo tylko ktoś się nie zgadzał w jakiś sposób z czymś. Szwagier mój na przykład, kiedyś taki... Codziennie, Agata ostatnio wspominała, codziennie był u nas w domu praktycznie. Tak? Codziennie przychodził do nas do domu, taki domownik, można powiedzieć po ludzku, nie? I też któregoś dnia coś go tam poniosło na chwilę. Zdanie tam inne miał w jakiejś tam sprawie, tak? Stałem, gotowałem herbatę, pistolet leżał na lodówce z tłumikiem, gotowałem herbatę i on coś tam, a on coś tam siedział, jakieś swoje mądrości gadał, tak? Natychmiast lewą ręką ten czajnik wziąłem, rzuciłem, tak? On tylko się uchylił tym czajnikiem, dostał, wziąłem broń, przedstawiłem do głowy, rozwalić cię. Mówię 5 minut, mówię.
pójdzie sobie kusa, kopie cię tutaj, mówię i koniec, może będzie po robocie. Rozumiesz? Ja nie byłem w stanie z nikim się zaprzyjaźnić, bo ja, rozumiesz, bo to, bo w przyjaźni ty musisz życie położyć, no. A ja na pewno nie chciałem życia swojego kłaść za innego człowieka. Na pewno nie chciałem życia kłaść. A dzisiaj chcę kłaść życie. Ja się narodziłem z Bożego Ducha. Tak? Zacząłem się przyjaźnić z ludźmi. Się ze swoją żoną zaprzyjaźniłem. Tyle lat już byliśmy razem, ja się z nią zaprzyjaźniłem. Rozumiecie? Ja potrzebuję się przyjaźnić. Ja potrzebuję być blisko ludzi. Ja potrzebuję być z ludźmi, którzy mnie odrzucą, mnie widząc moje słabości. Ja potrzebuję być z ludźmi, którzy nie będą widzieli we mnie jedynie człowieka, który chodzi, głosi Chrystusa, namaszczonego, rozumiesz? Tak jak żaden człowieku piekarz nie chce w ogóle być nazywany piekarzem jedynie. Człowieku, no kto chce być uważany za piekarza, czy ślusarza? No tak? Nikt. Każdy chce być uważany za człowieka. Nie chcesz być ślusarzem, piekarzem, chcesz być człowiekiem. Chcesz, żeby cię kochał ktoś jak człowieka. Chcesz być w takich relacjach, gdzie ktoś widzi twoje mankamenty i cię kocha w ogóle i mówi, okej, jestem w ogóle z tobą w tym temacie. Prawda nas łączy, zbudowaliśmy na tych podstawowych filarach, w ogóle widzę, chłopie, że dalej podróżujesz w tej swojej podróży, tak? Jestem z tobą, tak? Ja w ogóle na przykład tego chcę, ja potrzebuję. I wiecie, co zrobiłem? Ja się na to zdecydowałem. Na przyjaźń się musisz zdecydować. Zdecyduj się, żeby być przyjacielem. I zacznij szukać przyjaciół. To jest to, co ja wam chcę dzisiaj zostawić, bo jeżeli my mamy budować, a mamy naprawdę zrobić roboty w tym kraju, nie tylko w tym kraju, tak? To przede wszystkim to jest nasze szczęście osobiste, tak? To jest primo, a sekundo to jest przyjaźnienie się wzajemne. Tak? Musimy funkcjonować jak armia w ogóle Leonidasa. Ale nie na zasadach takich, że ja muszę, ja to, ja tamto. To są przyjaciele, w ogóle, jak w tym filmie widzicie, no i tak, wroga koszą, rozumiesz, bez żadnej żenady, rozumiesz, tam się kryje trup ściele gęsto, tak? Ale kiedy jeden z nich pada, to wszyscy płaczą. Rozumiesz, co to znaczy? Kiedy jeden z nich dostaje cios, to wszyscy cierpią razem z nim. Święty Paweł tak miał. Siedział w pudle setki kilometrów dalej, a pisał do nich, do Koryntu, mówi, czuję jak wy. W ogóle czuję jak wy. Niektórzy mówią, o, to był taki charyzmat, taki przekaz ducha. Ja mówię, ty, gdzie się puknij w głowę, jaki przekaz ducha, nie duchu. No weź. Facet był związany z nimi. Facet był związany z nimi. W ogóle założył ten Korynt na własnej krwi. Rozumiesz? Kochał tych ludzi, znał ich po imieniu. Rozumiesz? Po imieniu ich znał. On wiedział, kto to jest. Że ten to ten, ten to ten. On siedział i cierpiał. Razem z nimi, bo się z nimi zaprzyjaźnił. I też czuł się odrzucony, i też czuł się zostawiony. Rozumiecie? Odrzucony apostoł. I on się nie bał cierpieć. Bo w przyjaźni jesteś w stanie w ogóle, bo jak jesteś otoczony przyjaciółmi, to ty sobie możesz pocierpieć. I ty wiesz, że ja cię nie zostawię, jak ty cierpisz. Rozumiesz mnie? Patrz, ja głoszę uzdrowienie. Ja nie chodzę do lekarzy, w ogóle wiesz, ja, tak? Ja w ogóle nie robię takich rzeczy. Ja wiem, jakie jest do tego, jak to wygląda wszystko. Ale jeżeli ktoś się rozchoruje, okej? Okay? Że nie będę stał na tym i mówił mu, przyjmij uzdrowienia, ktoś z naszej wspólnoty będzie chorował. Wiesz, o co chodzi? Tylko ja z nim pojadę do lekarza. Będę siedział przy nim. I na pewno nie będę mu tłumaczył, że ma przyjąć uzdrowienie. Wiesz dlaczego? Bo ja wszystko powiedziałem. Ten człowiek ma fundamenty wiary w jednym Panu. Ten człowiek słyszał mnie setki razy. Ten człowiek zna moje poglądy. Ja się o niego modliłem i nie raz był uzdrawiany pod moimi rękoma, tak? A teraz ma jak ma. I wiesz co? I będę z nim.
I nie będę mu czytał, proszę ciebie, Biblii przy jego łóżku, tak? Bo on w ogóle Biblię dobrze zna. Tylko mu przeczytam kubusię kucharkę. Kurde, mówię o kubusie kucharkę od pewnego czasu. Nawet znalazłem takie zdjęcie, kubusia kucharka, co się tu za rękę idzie. Bardzo mi się podobało w ogóle. Kubuś kucharka, to jest bardzo fajna postać, w ogóle filozof, moim zdaniem. W sumie tak bliski mojemu sercu, wiesz, bo ten filozof jest, ten jest tak mnie bliski, ten kubuś kucharka. Dlaczego? Bo to jest mój przyjaciel, okej? Okay? I jego wiara może nie być taka jak moja wiara. I moja wiara może być taka, a jego wiara może być taka. Ale on wie, że ma taką małą wiarę, on wie, że jest w błędzie, okej? Okay? Ale patrzy na mnie, tak? I wiesz, co chce. I chce, żebym ja był wtedy z nim. A na pewno nie chcę, żebym mu morały poprawił. My jesteśmy Kościołem pełnej Ewangelii, to nie trzeba powtarzać tych samych rzeczy, rozumiecie, o co chodzi? My wszyscy wiemy, co to jest. Przyjaźnić się musimy. Musimy się przyjaźnić. Weźmie ktoś ten chleb i te wino? Coś ci powiem. Chciałem, żebyśmy teraz jedli ten chleb i wypili to wino. Coś ci powiem, jeżeli ty masz coś takiego, że gdzieś w twoim sercu jest wobec kogoś tutaj jakaś przeszkoda, to weź do niego podejść teraz i pogadaj z nim. Więc wiesz co, mam problem z tym. Twoje głowy. Mam z tobą głowę. I nie chcę mieć tego problemu. Bo ja chcę zbudować przyjaźń. Też nie wiem jak. Ale chcę zbudować przyjaźń. Usiądź się. Zamknij się najpierw. Nie graj na trzeźwo. Życie na trzeźwo bez niego przyjęcia ludzi. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty nas powołałeś do tego, abyśmy mieli relacje przyjaźni ze sobą. Ojcze, dziękuję Tobie, że my możemy ze sobą tak robić. Że możemy się przyjaźnić. Ojcze, nam dałeś światło, żebyśmy zrewolucjonizowali ten kraj. Ojcze, Ty wiesz, że my potrzebujemy zmian w relacjach między nami. Ojcze, ja dzisiaj wiem, jak rzeczy powstają. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie tu w Kościele i w całym zespole apostolskim, Ojcze, wchodzili w relacje przyjaźni. Ojcze, ja teraz przeciwstawiam się jakiejkolwiek formie, która stoi w opozycji do Kościoła. Nie zgadzam się na to, Ojcze. Przeklinam każde działania demoniczne, które są uwalniane przez diabła w stosunku do ludzkich relacji w Kościele tutaj i w całym zespole apostolskim. We wszystkich kościołach, we wszystkich służbach. Również wśród ludzi, którzy są naszymi finansistami, wystawiennikami. Chociaż ja modlę się o relacje przyjaźni. Ja dziękuję Ci, że one powstają, Ojcze. Ja dziękuję Ci, że to, co już jest zrobione, to będzie się poszerzało, a to, czego jeszcze nie ma, to teraz powołujemy do bytu, Ojcze. Ojcze, my powołujemy przyjaźń, Ojcze. Powołujemy przyjaźń. Ojcze, niech serca będą miękkie. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hara Marele Rele Hondo Dele Prezi de Jesus.
uwielbiamy Cię, Ojcze. Ty jesteś królem naszym, teraz powołałeś do przyjaźni. Ty nas nazwałeś przyjaciółmi. Ojcze, teraz uczysz przyjaźnienia się z Tobą i zaczynasz od tego, że przyjaźnimy się ze sobą nawzajem. Wywyższam Cię za to, Święty Boże. Święty Boże, Hamane Krajce, kiedy Lorde, Generale Tila, Krajce, kiedy Lorde. Wywyższam Cię. Wywyższam Cię. Chore, wyparlare, mene, mene, delarde, kiedy mene, krizy, będzie to Jezus. Chore, mene, mene, delarde, kiedy mene, masz przyjaciół. Podziękuj za to w ogóle. Boże, dziękuję Ci za przyjaciół. Dziękuję Ci, że ludzie mnie kochają, że wiedzą, jaki jestem, a kochają mnie. Dziękuję Ci, że mi pomagają. Więc Boże, ja też tak chcę. Wobec różnych ludzi różnie. Halleluja. Tak jak mnie będziesz prowadził, Duchu Święty. Jeżeli coś Ci przeszkadza, widzisz coś sobie takiego, co stoi w przeszkodzie, to odrzuć to. Nakaż różnym demonicznym siłom, aby odeszły. Wszystko, co Cię blokuje przed relacjami z ludźmi, w ogóle to odrzuć. Przed budowaniem przyjaznych relacji. Trzeba to tego kościoła odpychamy od każdego z nas. Thank you.
Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, że mogliśmy przyjmować Twoje słowo, że mogliśmy słuchać Twoich świadectw, że mogliśmy doświadczać Twojej obecności. Dziękujemy Ci za ten kolejny tydzień, Duchu Święty. Dziękujemy Ci za piątkowe spotkanie, za zjazd, Ojcze, za nasze relacje i kontakty, Ojcze, za modlitwę wieczorną. Ojcze, dziękujemy Tobie za sobotnią szkołę i spotkanie na Singi. Dziękujemy Ci, Ojcze, za uwielbiamy Ciebie za ten czas. Dziękujemy Ci za relacje na grupach domowych. Uwielbiamy Cię. Thank you.